Powstałe w lipcu 2008 roku Miechowskie Stowarzyszenie Silva Rerum skupia przedstawicieli różnych zawodów, reprezentujących różne grupy społeczne, przedstawicieli kilku pokoleń. Mamy zatem wgląd na szeroki horyzont problemów wynikający z charakteru naszej pracy, miejsca zamieszkania, oczekiwań i doświadczeń. Za główny cel działalności Stowarzyszenia Silva Rerum przyjęliśmy szeroko pojętą działalność na rzecz mieszkańców i regionu. Z analizy problemów wynika, że spraw ważnych jest bardzo dużo. Za sprawę priorytetową stowarzyszenia do rozwiązania w pierwszej kolejności postanowiliśmy uznać zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, a w szczególności seniorów, dzieci i młodzieży. W oparciu o obserwacje i doświadczenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicieli Miechowskiego Domu Kultury, a także w oparciu o wskazania pedagogów szkolnych, podjęliśmy wyzwanie poprowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej. Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie konkurs dał nam szansę na pozyskanie środków na realizację naszego projektu. Urząd Gminy i Miasta w Miechowie poparł naszą inicjatywę, a Miechowski Dom Kultury wyraził chęć partnerstwa w naszym projekcie. Przygotowany przez nas projekt został pozytywnie zaopiniowany i dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 29 tysięcy złotych. Ale zanim to nastąpiło, konieczny był remont i adaptacja pomieszczeń działającej dotychczas pod egidą MDK-u świetlicy na osiedlu 30-lecia w Miechowie. W tym celu wymieniono okna, a prace remontowe uwzględniały doposażenie świetlicy w dodatkowe sanitariaty oraz kuchnię. Tak 15 sierpnia 2009 roku oddano do użytku świetlicę socjoterapeutyczną 30, która rozpoczęła swoją działalność wyjazdem na warsztaty integracyjno-terapeutyczne na Kaszuby. Młodzież uczestnicząca w warsztatach miała zapewniony niezwykle atrakcyjny program. W ramach cyklu krajoznawczo-przyrodniczego wielu niezapomnianych wrażeń dostarczyło zwiedzanie najciekawszych miejsc Kaszub. Do nich niewątpliwie można zaliczyć Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie młodzież mogła zobaczyć wiele ciekawych i nowoczesnych rzeczy, m.in. najdłuższą deskę na świecie, dom do góry nogami, a także stanąć oko w oko z historią, zobaczyć prawdziwe chaty sybiraków, baraki, kolej, jaką podróżowali na Sybir, bunkier, który naocznie uświadomił, jak wyglądał nalot bombowy, dom trapera kaszubskiego, a także wiele pamiątek z czasów wojny z różnych zakątków świata. Na długo pozostaną w pamięci chwile, kiedy uczestnicy warsztatów mogli podziwiać przepiękną starówkę Chełmna i Torunia, a także skansen we Wdzydzach Kiszewskich i Kalwarię Wielewską. W programie rekreacyjno-sportowym młodzież wraz z opiekunami mogła przeżyć wspaniałą, niemal ekstremalną przygodę, pokonując opór natury oraz własne słabości na spływie kajakowym rzeką w dom. Nie mniejszych emocji dostarczyła młodzieży kolejna lekcja pokonywania słabości – jazda konna. Dla wielu uczestników było to pierwsze bliskie spotkanie z tym zwierzęciem. Wspaniała słoneczna pogoda sprawiła, że młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności pływackie na Jeziorze Wielewskim pod czujnym okiem opiekuna Dariusza Skrzyniarza, a także w pełni korzystać ze sprzętu wodnego. Popołudnia były zarezerwowane na rozgrywki sportowe, mecze piłki nożnej, siatkowej, tenisa, które dostarczały niewiarygodnych emocji oraz wielu kibiców. W każdy wieczór młodzież spotykała się na warsztatach terapeutycznych prowadzonych przez terapeutę Annę Piec. Tematyka tych zajęć była następująca: integracja, kontakt, stres, problem uzależnień. Warsztaty te cieszyły się niezwykle dużym zainteresowaniem młodzieży. Celem warsztatów, oprócz wspomnianej już integracji, było zaktywizowanie młodzieży do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska rówieśniczego, tzw. liderów młodzieżowych. Cel ten osiągnęliśmy, gdyż Grupa Kaszubska jest bardzo aktywna i chętnie bierze udział w zajęciach świetlicy oraz sama inicjuje spotkania i zajęcia dla kolegów.
Po powrocie z Kaszub rozpoczęła działalność świetlica. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19. W soboty odbywają się wyjazdy na basen do Kazimierzy Wielkiej, natomiast we wrześniu i październiku, przy odpowiedniej aurze, odbywały się dodatkowo zajęcia na boisku szkolnym. Szkoła podstawowa nr 1 bezpłatnie udostępniła nam boisko. W soboty organizowane są także wspólne ogniska, rajdy oraz wyjazdy do kina. W zajęciach świetlicowych bierze udział 45 uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Dlatego kadra świetlicy musi być wystarczająca dla zapewnienia właściwej opieki dla tak licznej i zróżnicowanej wiekowo grupy. W świetlicy pracuje dwóch wychowawców, terapeuta pedagog korekcyjny, trener sportowy i raz w tygodniu psychoterapeuta. Zajęcia świetlicowe są dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Są to zajęcia kółek zainteresowań – sportowe, plastyczne, kulinarne, gier logicznych i karcianych. Ponadto odbywają się indywidualne i grupowe zajęcia z terapeutą i pedagogiem korekcyjnym. Dzieci i młodzież mogą uzyskać specjalistyczną pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.